Dzisiaj zrobił pizzę jak z obrazka. Jak ze wszystkich grafik, rysunków, tak zawsze wygląda pizza. Także mój mąż dzisiaj zrobił obrazkową pizzunię. Mam nadzieję, że jest tak samo dobre. Jeśli nie próbowałaś, więc zrób gryza i się wypowiedz. I właśnie wszyscy udusili się teraz z siną. Pycha. Idealna ilość sera. Idziemy do łazienki, Mikołaj, tak? Idziemy się kąpać. Dałeś tatusiowi całą piżamkę. I teraz trzeba iść ciap, 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 tak? Daj mi buziaka. Dlaczego nie? Nie dasz mamie buziaka? Daj mamusi buziaka. No poproszę buziaka. Mamusia chyba zasłużyła na buziaka, prawda? No to daj. Tak. Tak się przytula, tak. Głaz. Jaki dźwięk. Buzi. Jaki fajny. Gdzie jest tata? O, tata tam jest. O, gdzie jest ten tata? Tata. Tata. Gdzie jest tata? No. Gdzie się być? Kolego. Gdzie mamy się być? Kto cię tak gilga? Gdzie mamy się być? Idziemy, 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 idziemy. Pa, pa, pa. Pa, pa. A buziaka? Tak, tak się wydał. Mi teraz mi... Co do kamery? Nie, ty, nie bij mamy. Nie wolno bić mamy. Ała, ty, ty, ty. No. Buzi. Buzi mamie daj. Super. Ale słodki. Ale to jeszcze... Mój mąż rozbiera naszego syna do kąpania i mówi, strasznie długa skarpeta, a to są rajtki. Chłopaki, was to strach tam zostawić. To ma taki no co ty? Co to za rajtki w ogóle kupiłam? Miałam już skończyć ten film, a to się nie da. Mikołaj, co ty robisz? Co ci to zrobił z tymi rajstopowymi skarpetami? Kto ma takie długie skarpety? Miki, co tu masz? Co ci to dynda? Ja szybko! Co robisz? On sobie próbuje sięgnąć to, rozhuśtać. O nie, masz dwie! Co wy robicie? Chodź mama, idziemy się kąpać. No to teraz to już na pewno koniec. Bye! My już w samochodzie, jak zresztą słychać i widać i czuć. Jedziemy do Uli, żeby sprawdziła, jak wyglądają moje włosy i czy zostały dobrze obcięte. Także Krzyś już się nie może doczekać opinii. Ja wiem, że jest dobrze. No, także zobaczymy, co nam powie fryzjer z krwi i kości, ewentualnie poprawi, no i później będziemy farbować, z racji, że Ula już nie ma czasu, będę farbowała sama w domu, także rachu, ciachu i pokrzyku. No to co, widzimy się już w salonie i zobaczymy, co tam będzie. Mikiś, jedziemy do cioci. Czegoś nie może sięgnąć. Już ci podam, już mu podam. Ula! Jezu! Ula dzisiaj będzie fachowcem, specjalistą, magistrem, inżynierem obcinania włosów. A co ty, pięknie wyglądasz. Przepraszam, że cię zaskoczyłam. Mój mąż obcinał mi włosy. Patrz, sporo. Bo miałam potot.
Ale wyglądają nie tak źle. No bo miała potem te włosy tutaj gdzieś. No ja będę miała co poprawiać? No. Jak nie, to dobrze. No, chyba nie, myślę, że dałeś się w siostrę. Możemy iść. Gdzie? Do mamy, do babci idziemy jeszcze. Nie, bo czasem nie skoczyłam. Nie wiem. To co, musisz go odczynać? Zobaczymy jeszcze. To chyba się zaczniemy od niego. Chodźcie, globasie. Ja z babcią tu nie pójdę ci, no powiedz. Powiedz, jak to zrobić. Miki, za skoczki obcinamy ci włosy, chłopaku. Czekaj, ciocia ci tu zapnie. Ale masz pelerynę, chłopaku. Chodź do mnie. Ale ty mi tak radzisz łapkiem, że ja tu muszę skakać, kocham. Słuchajcie, bo stwierdziłam, że najfajniejszą porą na farbowanie włosów jest godzina 10:10. Ja się pofarbowałam, jeszcze 20 minut tu jest w tym posiedzeniu i będę miała piękny, świeży kolor włosów. Nie wiem, czy dobrym pomysłem było robienie farby po jednym piąteczkowym drinku, natomiast wydaje mi się, że jestem zobojętniona, gdyby coś mi nie wyszło. Zobojętniona, dobrze powiedziałam. Troszkę się tylko udupcyłam. Tu i tam, ale to udupcę się i bez drinka. Miki śpi, dzisiaj zasnął super i ładnie, więc mam nadzieję, że mam czas. Znaczy, że nie będę musiała do niego tak biegnąć, bo i tak pobiegnie Krzyś, no bo jak ja to zrobię. I wzięłam sobie Krzysia koszulkę. Krzyś jest niepocieszony. Dotarliśmy na sesję świąteczną. Zobaczcie, to jest pięknie. Najlepsze jest to, że wszystko jest prawdziwe. Taka dbałość o szczegóły. Przyściusieńko. Ej, słuchajcie, naprawdę. Idziemy. Ja nie wiem, to jest zbieranie. Ile lat? Przyznaj się. Sabinka, cztery lata, żeby dopieścić każdy szczegół tutaj. Patrzcie, jedna choinka. W sumie to już trzeba ubrać naszą również. Ja też nie pamiętam. Całym prowodyrem tego zamieszania jest Sabinka. Cześć. Zapraszamy bardzo serdecznie w naszym, w jej imieniu i w naszym również na sesję, bo naprawdę będzie to niesamowita pamiątka. Myśmy w tamtym roku nie zrobili, ale to jest nasza wspólna druga sesja i jest równie cudowna jak poprzednia. Tak, no i myślę, że nie ostatnia. No, mam nadzieję. Tak, no i co? No musicie tu być, bo to jest kraina Świętego Mikołaja. Serdecznie, dokładnie. Zapraszam. Pięknie, naprawdę pięknie. Powinnaś zawodowo stroić domy.